Głośnik, jaki mam przed sobą do naprawy, już mi wstępnie wyschły zawieszenia, tak naprawdę połączone do membrany. Zaraz pokażę, o co w tym wszystkim chodzi. Z tej strony, proszę bardzo, z każdej strony ładnie to wyschło. Teraz przechodzę do naprawy, tak naprawdę klejenia samego zawieszenia do kosza głośnika. Mój taki prosty patent, sposób, jak to zrobić, mianowicie klej introligatorski. CR oczywiście, może być ten, który jest używany w tonsilu, co tonsil dodaje. Tutaj mam resztówkę, sobie odkleję bezpośrednio ze strzykawki, posmaruję sobie tak naprawdę zawieszenie i przyłożę tutaj do tego zawieszenia ładnie kosz, pierścień, przepraszam, maskujący z kolumny ZG30 C115, C114 i tego typu właśnie podobnych konstrukcji. Więc jeszcze chwileczkę sobie to odbezpieczę, bo to oczywiście ten klej lubi sobie, że tak powiem, wyschnąć. A jeszcze go tu troszeczkę mam, dlatego nie chciałbym, żeby się zmarnował, skoro mogę go wykorzystać do klejenia czegokolwiek. No tak naprawdę w tym wypadku zawieszeń górnych. Czyli dookoła sobie smaruję równomiernie, ale też żeby pamiętać należy, żeby tego kleju nie było jakoś mega dużo. Właśnie się mi skończył, nową tubkę sobie otworzę, gdzie mam przygotowaną, proszę bardzo, i dookoła ładnie sobie to pokleję. Następnie zawieszenie uformuję, co też właśnie pokażę, jak to zrobić. W każdym bądź razie momencik, bo sobie to muszę odkleić. O, już prawie mam. I przechodząc właśnie, obracając sobie głośnik, przechodzę do klejenia. Równomiernie strzykaweczką. Można sobie to bez problemu uformować, ile tego kleju nam się wyciśnie. A jest to bardzo ważne podczas właśnie naprawy, tak żeby też nie klej sam nie wypływał ponad powierzchnię ogólnie. I tak posmarowany, teraz ładnie sobie go dokleję do samego zawieszenia kosza. Sprawdzę, czy cewka nie ociera podczas pracy. Tutaj mam właśnie ten pierścień maskujący i przykładam sobie do kosza, dociskam, sprawdzam, czy cewka nie ociera. Jak słychać, nic nie ociera, czyli jest głośnik dobrze wycentrowany. Chociaż nie do końca, bo to jeszcze z tej strony, o, tak delikatnie. Uformować odpowiednio. I nic nam już nie ociera. Oczywiście dociskamy i niech sobie tak schnie nasz głośnik około tych 2 do 4 godzin wstępnie w takie wyschnięcie, a całkowita, tak naprawdę całkowite wyschnięcie kleju to jest przedział około 12 godzin. W każdym bądź razie tak głośnik naprawiony odstawiam sobie do wyschnięcia, a w każdym bądź razie dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka z naprawy GDN20x60x3, jak również i do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia komentarza oraz łapki w górę.